Kolekcja księdza Szersznika to rozszerzenie wystawy jubileuszowej z okazji 220. rocznicy założenia publicznego Muzeum w Cieszynie. Ta wystawa to wystawa stała, którą można oglądać w godzinach pracy muzeum. I dzisiaj otwarcie nowej wystawy. Tak, a właściwie reorganizacja dawnej ekspozycji, na której również prezentowaliśmy zbiory księdza Szersznika, ale jubileusz, który obchodziliśmy w tym roku, 220-lecia istnienia naszego muzeum, upublicznienia zbiorów w Cieszynie muzealnych księdza Szersznika, dał nam pewną refleksję, żeby poszerzyć tą ekspozycję, żeby wygospodarować więcej miejsca, żeby zaprezentować szersze spektrum zbiorów księdza Szersznika, położyć większy akcent na tą kolekcję i myślę, że nam się to udało. Z wielką radością prezentujemy to Państwu od dzisiaj i wszystkim zwiedzającym przez kolejne dni, bo to już będzie ekspozycja stała, a nie wystawa czasowa, jubileuszowa. Tutaj w tej najbardziej reprezentacyjnej sali muzeum, dawnej sali balowej, którą nazywamy tak uroczo egipską ze względu na pewne nawiązania do starożytnego, a może helenistycznego, troszkę późniejszego Egiptu. Tutaj ta kolekcja będzie miała swój wyraz i będzie przemawiać, mam nadzieję, dla zwiedzających do ich serc. No dobra, pociągnę jeszcze temat tej kolekcji, poszerzona, wzbogacona. Co tutaj możemy zobaczyć dla naszych widzów, żeby ich zachęcić, żeby przyszli? Po raz pierwszy pojawiają się chociażby niezwykle rzadkie w skali naszego kraju przedmioty egzotyczne, w niezbyt wielkiej liczbie prezentowane, ale mili Państwo, to jest jedna z najstarszych kolekcji na świecie, jeśli chodzi o zebranie, skatalogowanie takich rzeczy jak na przykład maczugi z Wysp Salomona, służące do celów rytualnych, obronnych. Są tutaj strzały bambusowe, ale wykonywane też w Polinezji. Jest spławik, czy też przynęta na ośmiornice, wachlarz palmowy, kołczan z Borneo, niezwykle zdobiony taką panterą, tego do końca nie wiemy, bardzo rzadką, trudną do odgadnięcia, trzymającą w pyszczku kapibarę. To są przedmioty, których naprawdę nie spotykamy w innych muzeach w naszym kraju i bardzo rzadkie w skali muzealnictwa europejskiego, a już wydaje się nam, że w XIX wieku przybywały do Cieszyna, tak mówią dawne inwentarze. To jest taka mała nowość. Jest dużo mocniej zaakcentowana niż dawniej część kolekcji naturalnej, czyli tej, która była rdzeniem zbiorów księdza Szersznika, rdzeniem takim dydaktycznym, służącym jego uczniom. I te zbiory w większości znajdują się dzisiaj w Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach, ale my chcemy, mam nadzieję, podkreślić, że to jest ta ważna część początków tej kolekcji cieszyńskiej księdza Szersznika. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat pojawia się z powrotem w Cieszynie niezwykła zbroja husarska. Wróciła do nas ze Pszczyny, gdzie prezentujemy w tamtejszej wspaniałej zbrojowni blisko 100 eksponatów pochodzących z Cieszyna. I nie mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby tak niezwykły, też rzadki eksponat w skali naszego kraju był poza naszą kolekcją, poza naszym muzeum. Więc naprawdę od bardzo dawna, od kilkudziesięciu lat można ten eksponat z powrotem zobaczyć w naszej przestrzeni. I nie jest przypadkiem, mili Państwo, że przed II wojną światową, kiedy doszło do scalenia tej kolekcji księdza Szersznika z kolekcją Muzeum Miejskiego, dokładnie w roku 1935, nie wymieszano tych eksponatów. Kolekcja księdza Szersznika była prezentowana w osobnych salach, żeby podkreślić jej wagę, jej oryginalność i wyjątkowość. I to dzisiaj na nowo zyskuje pewnego blasku, pewnej wymowy. A pojawiają się takie zupełnie nieekspozycyjne pierwszego punktu widzenia przedmioty jak medale, monety, tłoki pieczętne, pieczęcie, które wydają nam się ważne, żeby jeszcze raz przez nie podkreślić znowu ten dydaktyczny charakter tej kolekcji. One służyły również do uczenia, do opowiadania o tym, co prezentowały, co mogły przekazać, czyli tak naprawdę są tą podstawą pracy historyka, prawda? Metodologia historyczna, źródła historyczne, ich badanie to również towarzyszyło księdzu Szersznikowi i też chcieliśmy to pokazać tutaj. Są też starożytności dużo szerzej pokazane niż dawniej w szerszej perspektywie.
To bardzo ciekawe, że początkiem XIX wieku takie rzeczy również do prowincjonalnego, wydawałoby się nam, Cieszyna docierały. No i jest też tak szczątkowo zarysowana ceramika z kolekcji księdza Szersznika, która dawniej też była przemieszana z pozostałymi przedmiotami z jego zbiorów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.